mechanik tam zdiagnozował, że są nadmierne luzy na zawieszeniu przedniej osi. Luzy były dosyć duże, tutaj trzeba było zregenerować obudowę. No ale co się okazało po wyciągnięciu z wolnicy? No tak, tu widzimy pełno opiłeczków. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Bohaterem dzisiejszego odcinka ciągnik masy Ferguson 5611. Rok produkcji 2014, czyli całkiem młody ciągnik, jak na ciągnik, bo to tylko 9 lat, nawet niecałe, można by tak powiedzieć. Pewnie 8 lat pracował, może 7 u klienta. Przebieg też nie jest duży, bo to jest niecałe 2700, tak dokładnie 2600, tam chyba 70. No i już tam wcześniej, podczas wykonania jednego z przeglądów u klienta jesienią, mechanik tam zdiagnozował, że są nadmierne luzy na zawieszeniu przedniej osi. No i teraz w okresie zimowym tutaj klient zdecydował się, że trzeba to jednak zrobić, no bo to jest dosyć uciążliwe, a też może i nawet nie do końca bezpieczne użytkować ciągnik właśnie z takimi luzami. Luzy były dosyć duże, tutaj trzeba było zregenerować obudowę z jednej i z drugiej strony wytoczone i potem tutaj na ciepło wciśnięte tuleje stalowe, tak żeby wrócić do pierwotnego wymiaru, tak żeby tutaj po zamontowaniu już na zawieszeniu tulei nie było luzu. No niestety dosyć kosztowna operacja. Tutaj takim dodatkowym kosztem na pewno i to w serii właśnie 5600, niestety, bo w starszych modelach ciągnika tej wielkości w Masajach, żeby wymontować przednią oś, znacznie szybciej to idzie i tutaj robocizny jest dużo, dużo mniej, ponieważ uchwyty zawieszenia tej osi są przykręcane od dołu, czyli tutaj przychodzi śruba i wkręcana jest w spornik przedniej osi i wtedy tylko odkręca się dwie śruby w zasadzie, czy tam cztery i oś wyjeżdża. Natomiast tutaj, żeby wykręcić ten spornik i oś opuścić, niestety trzeba zdemontować chłodnicę z ciągnika, bo tutaj tak jak widać mocowanie jest od góry, śruby tu przychodzą od góry, a z dołu są kręcone. No i jeżeli tu jest chłodnica zamontowana, jeszcze osłona pod chłodnicą, to w żaden sposób tutaj nie ma dojścia do tego, więc żeby ten tutaj element zdemontować, niestety trzeba troszeczkę się tutaj namęczyć i narozbierać, no i wywalić jakby cały układ chłodnic. Tutaj dodatkowo jeszcze wiadomo jest przedni tuz zamontowany był, jest przedni ładowacz, więc tutaj tych rzeczy troszeczkę więcej jest. No i też pewnie praca ciągnikiem z tym ładowaczem przednim i tuzem miała pewnie też jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o zużycie zawieszenia przedniej osi, bo ciągnik z ładowaczem jest to maszyna uniwersalna, ale niestety dosyć mocno tutaj negatywnie wpływa na zużycie się elementów przedniej osi, czy tam tulej zawieszenia, czy przeguby i tak dalej. Jest to jednak silnie obciążone i ciągnik to nie jest ładowarka teleskopowa, gdzie też tam tego typu zużycia są, ale jednak jest to tam bardziej wytrzymałe, bardziej stabilna konstrukcja niż w samym ciągniku. W tym ciągniku też dodatkowo tutaj, no tu mamy te stare części, tuleje, no ale w ciągniku jeszcze tutaj do naprawy siłowniki tylnego podnośnika. No nie wiem, czy klient tak rzadko używał tylny podnośnik, jakiś tam wpływ miało. No troszeczkę może tutaj nie do końca konstrukcja jest przemyślana, ponieważ siłowniki są jakby odwrotnie, tak są zamontowane fabrycznie, czyli tłoczysko jest od góry i wtedy tutaj, jeżeli gdzieś to stoi, zostaje się tutaj woda, no i ta cała powierzchnia tutaj była skorodowana dosyć mocno, dosyć nie był problem z rozebraniem tego siłownika, czyli ten siłownik jest w tej pozycji normalnie i to jest całe od góry, natomiast lepiej by było pewnie, gdyby był odwrotnie zamontowany, wtedy tutaj nie byłoby problemów, większych problemów z dostawaniem się tam wilgoci. No, może by był inny problem, może bardziej by było narażone tłoczysko na uszkodzenia mechaniczne, więc to pewne jakieś tu też przemyślenia. Tu mamy te tulejki zawieszenia przedniej osi, podkładki dystansowe.
Dodatkowo był usuwany jeszcze wyciek oleju z wyjścia z przekładni. Tam na wale gdzie zwał napędowy przedniej osi. No i tutaj takie rzeczy, no też gumki skruszałe od przełączników. Potem tutaj się dostaje zabrudzenie, no niestety taki przełącznik się blokuje. Tu widać dosyć ciężko to chodzi. A to właśnie skruszała gumka. Czasami się uda, że jeszcze jest to w miarę i samą gumkę idzie też wymienić. No ale tutaj to już niestety te przełączniki trzeba było całe nowe dać. No bo tutaj jest na zewnątrz, wiadomo jak ciągnik pracuje w polu. Kurzy się, kurz, wilgoć, to nie są najlepsze. To nie sprzyja, żeby coś było długotrwałe i długo chodziło bezawaryjnie. Także no niestety też trzeba to zostać, żeby właśnie tu mamy już nowy przełącznik, widać gumka jest dobra. Także troszeczkę się tu jeszcze zostało pracy, teraz zamontujemy tą oś. Tam akurat koledzy się już tutaj męczą, ale już wjechał. Dosyć szybko tutaj im poszło, dosłownie. Ale no to jeszcze do finału to jeszcze daleko, więc na razie tylko udało się szybko wstawić oś, teraz ją trzeba przykręcić tutaj śrubami od góry. No i po kolei to wszystko z powrotem pozakładać, tak żeby to razem dostać do jednej całości. No tam jeszcze będziemy mieli do sprawdzenia wyciek na tylnym moście, gdzieś tam jest do zrobienia. Tak samo jak tutaj już usuwaliśmy wyciek ze sprężarki powietrza. Też dosyć często się niestety takie usterki zdarzają. Pierścień tutaj trzeba wymienić, wtedy jest wszystko ok. Także na ten moment tutaj przerwiemy. Nie będziemy przeszkadzać w pracy mechanikom, bo nie lubią jak się na nich patrzy. I to mówią, nieładnie patrzeć komuś na ręce, no ale tak jest faktycznie. Później się stresują. No i na końcu zrobimy jakieś tutaj podsumowanie, jakie to koszty takiej dosyć prostej naprawy wyjdą. No, ośka wisi, a mechanik męczy się z pierścieniem na wałku wyjścia przedniego napędu. Widać, męczy się albo leży. No ale to troszeczkę jeszcze tutaj trzeba będzie podziałać przy ciągniczku. Ośka, właściwie przód cały jest montowany w ciągniku, tu zamontowany. No i podeszliśmy do tyłu do ciągnika, bo tutaj był wyciek. Podejrzenie było, że gdzieś tutaj leci latarka jakąś. No i tu faktycznie jest gdzieś tam, tak jak widać, zapocone, że tutaj z przewodu gdzieś prawdopodobnie. No ale zdjęliśmy koło. No i tutaj jeszcze widać, że było zapocone tutaj na obudowie tylnego mostu i tak samo była zapocona w tym miejscu, zaraz pokażę, zwolnica, tylko chciałbym, gdzieś tutaj, no to zostało obmyte, więc nie widać. No ale co się okazało po wyciągnięciu zwolnicy, no tak, tu widzimy pełno opiłeczków, no to tam już widać było po tym, jak się wysypało ze zwolnicy. Mamy tutaj zmielony jakiś element, a dokładnie jest to podkładka podobna do tej. Tu jest na 3 noski do zabezpieczenia, oryginalnie jest na 1 nosek, która tutaj zabezpiecza śrubę mocującą kosz satelit na pół oś. No i wygląda to, że ta podkładka została zmielona. No i to gdyby tylko podkładkę zmieliło, to jest dosyć niski koszt naprawy, jeżeli przynajmniej chodzi o części. Natomiast tak jak widać, mamy pouszkadzane zęby na wałku. Mamy uszkodzone zęby na satelitach, no bo to wszędzie gdzieś tutaj latało sobie. Podobnie na wieńcu. Nie jest to mocno, ale widać jednak to zużycie. To, że tu było luz, to też troszeczkę, powiedzmy, wypracowały się ten tutaj wielofrezy na tym. Powiedzmy, no jeszcze można by to jakoś tam przeżyć. I tu chyba największym problemem to będzie, że no te opiłki, gdzieś tam siła, no i pękła obudowa zwolnicy. Tutaj
widać, nie wiem, czy będzie widać. No i przez to pęknięcie tutaj, o, tutaj przy tym, przy tej śrubie. No i tędy sobie po prostu wychodził olej. No, nie jest to wyciek mocny i na to by można jeździć. Gorzej z tym częściami mechanicznymi teoretycznie. Teraz dwie możliwości. No i musimy to sprawdzić, zweryfikować. No ale też ustalić tutaj właściwie z klientem i chyba go tutaj zaprosimy do warsztatu, żeby sobie zobaczył na własne oczy. No i podjąć decyzję. Czy wymieniamy kompletną zwolnicę, wtedy wszystkie części są nowe. Czy wymieniamy tylko najbardziej uszkodzone elementy. No i tu musimy porównać koszt, bo być może się okaże, że koszt całej zwolnicy będzie niewiele większy niż na przykład mechanizmu planetarnego. No i wtedy będzie wszystko nowe i pewność, że to będzie chodziło. Natomiast tutaj pewnie, że teoretycznie no można to złożyć, można spróbować jeździć. Bardziej się chyba nie rozsypie. Znaczy no, z biegiem czasu na pewno te zęby zaczną się tutaj bardziej łuszczyć, no i w którymś momencie ciągnik stanie. Pytanie, kiedy stanie? Dużego przebiegu nie ma. Znaczy, że klient aż tak intensywnie ciągnika nie użytkuje, więc może to i nawet kilka lat to jeszcze posłużyć. No tutaj by trzeba dać wtedy podkładkę zabezpieczającą na trzy noski jednak i żeby tutaj nie było już tych niespodzianek. Co tam się wydarzyło, to teraz ciężko powiedzieć, no bo mówię, tyle zostało z takiej podkładki i no i teraz jest taki dylemat właśnie, co z tym zrobić, wybrać na jak najbardziej optymalne rozwiązanie, no ale to skonsultujemy tutaj, poprosimy klienta, aż tak daleko do nas nie ma, myślę, że powinien przyjechać i zobaczyć, wtedy podjąć decyzję, no bo to jakieś tutaj na pewno koszty będą i to już trzeba będzie liczyć. No, co najmniej w dziesiątkach tysięcy złotych. No, a wiadomo, że pieniądze też trzeba no, liczyć, zwłaszcza teraz. Chociaż, no, podobno ceny części znowu mają iść w górę. I to, o, dosyć sporo. Także, no, można powiedzieć, że tanio było, będzie tylko drożej. No, niestety, w takich czasach przyszło nam żyć. No, ciągniczek 5611 jest w zasadzie skończony. Ładowacz już jest zamontowany, bo on jest ładowaczem, tak jak zresztą wcześniej było mówione. No i tutaj się troszeczkę nazbierało, tak jak ciągnik. W sumie nie aż taki wiekowy, przebieg też nieduży, bo to jest 2700. No tu jakieś nieszczęście z tą zwolnicą, bo to trzeba zaliczyć raczej do pecha, czy nieszczęścia. Trudno powiedzieć, co tam się wydarzyło. No ale fakt jest taki, że praktycznie cała zwolnica została wymieniona na nową. Tu są stare elementy spakowane, no bo to klienta pojedzie z powrotem. No ale tak reasumuję, przy tym ciągniczku przednia oś, plus tam no, powiedzmy przegląd, bo i teraz przegląd silnika był robiony. No to ta przyjemność też troszeczkę kosztowała, no bo tak i obudowa. Regeneracja budowa przedniej osi, troszkę robocizny, troszkę materiałów, no i uzbierało się około 19 tysięcy złotych do zapłaty, do przyciski. Natomiast no, co do zwolnicy, to jest jakby tutaj osobno będzie rozliczane, no to taka zwolnica, no nie tylko zwolnica właściwie, bo zwolnica zwolnicą, ale w zestawie ze zwolnicą nie ma na przykład tego pierścienia zębatego tutaj do obudowy satelit. To już nie jest jako część zwolnicy akurat, ale aczkolwiek troszeczkę dziwne, no ale przychodzi osobno. Plus tarczki hamulcowe, plus ten bałek. Tutaj widać leży, bo to też nie jest do zwolnicy, aby do zestawu. No i ta przyjemność kosztuje plus minus 17 tysięcy. Czyli to można dosyć szybko, łatwo policzyć, że naprawa tego ciągnika no to grubo ponad 30, bo to 19 plus 17, jakby nie patrzeć, 36 tysięcy w takim jakimś tutaj dużym zaokrągleniu. No dosyć sporo jak na wiek i przebieg
ciągnika, no ale niestety no tutaj z tą zwolnicą no można by było pracować teoretycznie, tak? Aż się całkiem rozsypie, no ale co dalej, nie? Więc to też było trzeba zrobić, no a oś, wiadomo, że praca z przednim ładowaczem, no to nie jest najlepszym tutaj rozwiązaniem w ciągnikach. Można oczywiście dorywczo coś tam robić, natomiast jak to ciągle by miało chodzić, to faktycznie na pewno dużo lepszym rozwiązaniem jest ładowarka teleskopowa. Natomiast no, ciągnik, wiadomo, uniwersalność, ale ta uniwersalność troszeczkę kosztuje. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale i oczywiście, jeżeli komuś się podobało, to proszę łapkę w górę.